Jeśli lubicie suszową wołowinę, to świetnie trafiliście. Dziś dowiecie się, jak przygotować marynatę, przygotować mięsko i jak to będzie wyglądać za 24 godziny. Żeby to dobrze pokroić, trzeba mieć dobrze naostrzony nóż. Oraz, co ważne, można wrzucić na 2-3 godzinki do zamrażarki, aby się trochę schodziło. Miejmy plastrę o grubości 5 mm mniej więcej. I one się dobrze tak bardzo ładnie wysuszą w piekarniku, gdy będziemy się suszyć. Proszę bardzo. Skrajamy do końca. Widzicie, rośnie nam piękna kubka mięska. Tego kilograma. Dlaczego biorę kilogram? Dlatego, że suszona wołowinka w tendencji po suszeniu traci 50% swojej masy, czyli z kilograma mięska można wziąć pół kilograma suszonej wołowiny, co jest bardzo dobrym wynikiem, bardzo smacznym wynikiem. Patrzcie, jakie to piękne. Teraz przechodzimy do tego, że każdy musi zrobić wedle własnej woli i tak jak lubi. Mianowicie się do marynaty. Możecie znaleźć wiele przepisów w internecie, jak zrobić marynatę. Ja tak naprawdę najlepszą zrobicie metodą kupki błędów na własnym przykładzie. Jako, że to nie jest moja pierwsza suszona wołowinka, powiem wam, jak ja to robię. Pierwsze, coś słodko-kwaśne, to będzie naszą bazą. Po drugie, tarotamo. Już bardzo lubię. Ludzie wybrał różne smaki i w tym wypadku będzie to sos z czosnkiem i miodem. Czasami się broni. Musztarda białowa. Koncentrat pędzelowy. Sos Worcester. Miód.
To jest sojowy. Teraz to wszystko musimy dokładnie wymieszać do jednolitej konsystencji. Jak to marynarka. Sól i pieprz do smaku oczywiście. Bardzo istotne wołowinkę do naszej marynaty wkładamy pojedynczo, żeby z każdej strony ładnie ją otuliła, żeby dokładnie nabrała smaku. No i mamy to. Teraz 24 do 48 godzin w lodówce. Żeby się ładnie zamarynowało. Potem suszenie i wcinanie. Także zapraszam na część drugą. Obserwujcie, aby dowiedzieć się więcej.